Obszar badawczy numer 2 to obszar zatytułowany u podstaw mikro i makro świata. Poszukiwanie przełomowych innowacji dla przyszłości. W tym obszarze badawczym mieszczą się tradycyjnie silne, dysponujące ogromnym kapitałem ludzkim i ugruntowaną przez lata pozycją międzynarodową dyscypliny. Należą do tych dyscyplin astronomia, biologia, chemia i fizyka. Wszystkie zasoby tych dyscyplin zlokalizowane są na nowo powstałym kampusie Ochota Uniwersytetu Warszawskiego. Ten obszar badań jest priorytetem w agendzie wielu organizacji międzynarodowych, rządów i innowacyjnego przemysłu, niosącym ze sobą wielki potencjał komercjalizacyjny. W obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych znajdują się także strategicznie ważne kierunki studiów, których absolwenci mają i mieć będą w przyszłości decydujący wpływ na rozwój nowych technologii i na ich oddziaływanie na dalszy rozwój opartego na wiedzy społeczeństwa. Od 1 stycznia 2019 roku Uniwersytet Warszawski jest formalnym przedstawicielem Polski w Europejskim Laboratorium Pól Magnetycznych, czyli sieci wysoko wyspecjalizowanych laboratoriów zlokalizowanych m.in. w Nijmegen, Grenoble czy Tuluzie. Dzięki inicjatywie doskonałości będziemy mogli zmaksymalizować korzyści płynące z tej współpracy. Fundusz Odnawiania i Rozwoju Infrastruktury Badawczej wraz z programami mobilności doktorantów oraz kadry naukowej pozwoli nam na zaoferowanie badaczom z Polski i Europy dostępu do silnych, stacjonarnych pól magnetycznych do wykorzystania w prowadzonych przez nich eksperymentach. Bezpośrednim skutkiem współpracy w tym zakresie będzie powstanie nowych publikacji oraz otwarcie środowiska badaczy na kampusie Ochota na nowe nurty badań, w tym badanie nowych materiałów o kluczowym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju niskoemisyjnej gospodarki. Jedną z inicjatyw będzie utworzenie międzynarodowej sieci badawczej w obszarze fizyki atomowej, molekularnej i optyki. W tym obszarze, zwłaszcza w teorii, ale także w dynamicznie rozwijających się eksperymentach, pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego mają już znaczące osiągnięcia i współpracują z wiodącymi instytucjami na świecie, na przykład z Oxfordu, Amsterdamu lub Wiednia. Badania takie dają lepszy wgląd w zrozumienie materii oraz oddziaływań materii ze światłem na fundamentalnym poziomie, a jednocześnie są przepustką do technologii kwantowych, które pozwolą opracować nowe metody komunikacji, przetwarzania informacji, obrazowania czy metrologii.